Wydział Historii, Łukasz Linowski, cześć. Cześć. Jakie kierunki można studiować na Waszym Wydziale? Na Wydziale Historii można studiować dwa kierunki. Historię oraz historię i kulturę Żydów, czyli powszechnie mówiąc judaistykę. Jak wygląda proces rekrutacji na studia? Proces rekrutacji trzeba zdać przede wszystkim maturę. Najlepiej by było maturę z historii, ponieważ to historia jest najbardziej punktowana. Oprócz tego język polski, matematyka i język angielski. Albo inny język nowożytny. Dla kogo jest to dobry wybór? To jest dobry wybór przede wszystkim dla osób, które lubią historię. Bez tego na tym kierunku ani rusz. Natomiast warto pamiętać, że to jest taki kierunek, gdzie to nie jest tak, że od świtu do zmierzchu jest cały dzień wykładów, gdzie trzeba zapamiętać jak najwięcej dat, postaci i wydarzeń historycznych. To są takie zajęcia, gdzie bardzo duży nacisk położony jest na krytyczną analizę źródeł. Więc jeżeli ktoś nie za bardzo przepada za czytaniem, no to myślę, że powinien trochę się zastanowić nad wyborem tych studiów. Z czego jako wydział jesteście najbardziej dumni? Trudno tak naprawdę opisać w kilku zdaniach ten dorobek. Mogę natomiast powiedzieć, że właściwie z każdej dziedziny mamy bardzo wiele sukcesów i każda osoba znajdzie coś dla siebie. Jeżeli ktoś jest zainteresowany taką pracą badawczą, naukową, może zapisać się do kół, o których zaraz. Może na przykład spróbować swoich sił i zmierzyć się w konkursie o mikrogrant. To jest taka instytucja, która pozwala dofinansować badania historyczne. Może spróbować swoich sił w konferencjach naukowych, w wydawaniu publikacji. Natomiast jeżeli ktoś bardziej by chciał brać udział w takim aspekcie społecznym i ważny jest dla niego kontakt z drugim człowiekiem, może wziąć udział w działaniach samorządowych, a tych jest naprawdę dużo. Od akcji charytatywnych, przez na przykład turnieje w Heroes 3, które cieszą się bardzo dużym zaangażowaniem, po na przykład udział w powtórkach z historii, ponieważ samorząd regularnie co roku organizuje powtórki dla osób, które zamierzają zdawać maturę z historii. Także każdy znajdzie tak naprawdę coś dla siebie. Jakie koła naukowe działają na Waszym Wydziale? Na naszym Wydziale działają 4 koła naukowe. Studenckie Koło Naukowe Historyków, które, tu mogę ciekawostkę rzucić, jest najstarszym działającym kołem na Uniwersytecie Warszawskim. Studenckie Koło Naukowe Judaistów, Studencki Klub Międzyepokowych Badań Historycznych i najmłodsze z tych 4 kół, Studenckie Koło Dydaktyki Historii. I każde z tych kół ma różne sekcje. Można naprawdę wziąć udział w ciekawych spotkaniach, konferencjach, publikacjach, czasami nawet wyjazdach, gdzie na przykład przez 3 czy 5 dni studenci danego koła zwiedzają różne takie trudno dostępne zakamarki i niepopularne obiekty. No, jest co robić w tych kołach naukowych, naprawdę. Jakie możliwości czekają na studentów po ukończeniu tego wydziału? Ja może zacznę od takiej anegdoty, że często się spotykam, jak mówię, że studiuję historię. O matko, co ty chcesz po historii robić? Pewnie być nauczycielem. No i właśnie to jest jeden z najpowszechniejszych mitów o tym kierunku studiów. Tak naprawdę jest szeroki wachlarz możliwości zawodowych po historii. Można na przykład zostać archiwistą, badać różne teksty archiwalne i odkryć czasami rzeczy, które mogą zmienić zupełnie nasz pogląd o danej epoce, o danym okresie historycznym. Można zaangażować się w szeroko pojętą popularyzację historii, czyli na przykład być edukatorem w jakimś muzeum czy placówce takiej kulturalnej. Można na przykład zasilić skład redakcji jakiegoś czasopisma o tematyce historycznej, albo, i takie przypadki też po historii się zdarzają, na przykład wziąć udział w, a właściwie nie wziąć udział, tylko przystąpić do jakiegoś radia czy stacji telewizyjnej, bo to też się zdarza. Chociaż studenci historii w ostatnich czasach coraz częściej znajdują zatrudnienie w korporacjach. I tu mogę ciekawostkę powiedzieć, że historycy są bardzo chętnie w takich korporacjach postrzegani, bo dzięki tej umiejętności krytycznej analizy źródeł, na przykład wyobraźmy sobie, że ktoś pracuje w banku, przychodzi do niego jakiś klient i chce wziąć kredyt. No i taki historyk zacznie analizować te wszystkie dokumenty, sytuację kredytową i dosyć często bywa tak, że znajdzie się jakieś przekłamanie, naciągnięcie rzeczywistości, dlatego pracodawcy bardzo chętnie historyków przyjmują i takie osoby mają dosyć duże zapotrzebowanie na rynku pracy. Student Wydziału Historii to? Osoba lubiąca historię, lubiąca czytać,
zaangażowana i która bardzo jest taka zainteresowana tym, co się dzieje, nie tylko na historii, ale ogólnie ma taką szeroką wiedzę ogólną i jest zaangażowana społecznie, czasami może nawet politycznie. Dziękuję za rozmowę. Dzięki wielkie.